To właśnie ten łuk tramwajowy przy placu Wiosny Ludów jest kluczowy, żeby w najbliższych tygodniach zapewnić w miarę sprawną komunikację w tej części Poznania. W centrum zmieni się bowiem naprawdę wiele. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu programu centrum. Przebudowy Świętego Marcina na odcinku od skrzyżowania z Ratajczaka do Alei Marcinkowskiego i samych alei do Placu Wolności. Prace rozpoczną się 10 kwietnia i mocno utrudnią przejazd przez centrum. Zanim skupimy się na utrudnieniach, warto jednak spojrzeć na końcowy efekt. Miasto chce wymienić nawierzchnię, poszerzyć chodniki, a na alejach Marcinkowskiego przedłużyć zadrzewiony deptak pomiędzy jezdniami. Wokół Placu Wolności i na okolicznych ulicach zostanie wprowadzona strefa zamieszkania. Przestrzeń przyjazna dla pieszych, dla handlu, dla usług, dla transportu publicznego, bo to jest jeden z głównych elementów, dla których mogliśmy również uzyskać wsparcie unijne, ale także, co najważniejsze, nowa zieleń, nowe nasadzenia. Docelowo na alejach pojawić ma się także 36 dębów, a na Świętym Marcinie 10 donic z kwitnącymi roślinami. Najważniejsza rzecz dla mieszkańców, chyba dla poznaniaków, to jest to, że ten odcinek będzie uporządkowany. Pojawią się drzewa, a naprawdę drzewa w każdej dyskusji, temat drzew się pojawia, to ważna rzecz. Prace ruszą w przyszłą sobotę, a kierowcy muszą pamiętać, że odcinek, na którym ruszy przebudowa, będzie niemal całkowicie wyłączony z ruchu. Nie będą dotyczyły przede wszystkim mieszkańców. Będą oni mieli zapewniony stały dostęp do posesji. Nie będą dotyczyły służb miejskich oraz dostawców obsługujących punkty handlowo-usługowe w przedmiotowym rejonie. Swoje trasy zmienią trójka, piątka, szóstka, dziewiątka i dwunastka. Żeby ułatwić przemieszczanie się po centrum, powstaną linie numer 92 i 99. Duża część tramwajów będzie korzystać z łuku tymczasowego przy Placu Wiosny Ludów. Żeby była możliwość przejazdu przy właśnie Placu Wiosny Ludów w kierunku do węzła AWF poprzez ulicę Strzelecką. Ten łuk to umożliwi. Tramwaje pod Górną pojadą ponownie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ale to nie znaczy, że wszystkie prace zakończą się za rok. Trzeci kwartał 2022 roku to wykonanie robót budowlanych, tych zasadniczych w ramach całego obszaru tego przebudową, tak aby zakończyć inwestycje na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. A to jeszcze nie koniec, bo program centrum obejmuje także okolice Placu Wolności, które będą przebudowywane w następnej kolejności. Pracujemy nad uruchomieniem postępowań przetargowych, które będą w okresie lata rozpisywane na odcinek Placu Wolności w stronę tak zwanego Placu Gwarnego, czyli w stronę Okrąglaka, razem z ulicą Kantaka, jak i również z ulicą Gwarną. Równolegle postępują prace nad ostatnim elementem programu, trasą tramwajową wzdłuż ulicy Ratajczaka. Całkowicie przebudowane centrum ma zostać oddane do użytku poznaniaków do końca 2023 roku. Piotr Kotwicki, Puls Dnia.